Cześć, witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was przepyszną, gorącą czekoladę. Już się zrobiło trochę chłodniej i wszyscy mamy ochotę na trochę rozgrzewającego jedzenia albo picia. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam aż 3 super przepisy na gorącą czekoladę. W wersji klasycznej, w wersji z pomarańczą oraz w wersji ostrej. I oczywiście, żeby nie było, że dzisiaj jest niezdrowo, będę porównywać ten smak do zwykłej czekolady z saszetki. Tak jak się domyślacie, jej skład nie jest idealny, bo jest po prostu z papierka, ale zawsze porównamy, to jest wersja taka bardzo szybka, a tutaj Wam przedstawię wersje, które też się dosyć szybko robi, a są o wiele, wiele lepsze, więc warto je spróbować. Zaczniemy od tej byle jakiej czekolady. Potrzebujemy tutaj szklankę gorącego mleka, po prostu wymieszać. Ale producent nie mówi nam, że tak naprawdę do przyrządzenia tej czekolady potrzebujemy jeszcze spieniacza do mleka albo czegoś, co nam to porządnie rozmiesza, bo łyżeczką raczej nie damy rady tego zrobić. Do przyrządzania tej gotowej czekolady używam gorącego mleka kokosowego. Okej, gotowe. Szybko. No, jest taki, jest średnio gęste, raczej mało gęste. No to odstawiamy dalej, będziemy później porównywać smak. Do przygotowania tak naprawdę pierwszej, prawdziwej czekolady w domu, w takiej wersji łatwej, będziemy potrzebować szklankę mleka. Mleko podgrzewamy, dodajemy wszystkie składniki, łyżkę śmietanki, 2 łyżki cukru kokosowego bądź brązowego albo miodu, 2 łyżki kakao oraz szczyptę soli. Dokładnie mieszamy, przelewamy do szklanek i gotowe. Drugą gorącą czekoladę, jaką przygotowałam dla Was, jest to czekolada z pomarańczą, z prawdziwą gorzką czekoladą. Będą to 2 porcje. Będziemy potrzebować do tego 1,5 szklanki mleka. Mleko podgrzewamy w rondelku. 2 ziarna kardamonu przecięte wzdłuż, ale nie do końca, żeby się nie rozpadły. 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej. Tak, właśnie, skrobi ziemniaczanej. Albo może być skrobia kukurydziana. 2 łyżki cukru kokosowego bądź miodu. 1,5 łyżki kakao. Łyżkę świeżo startej skórki pomarańczy. Oraz 100 gram czekolady gorzkiej, która ma minimum 60% zawartość kakao. Następnie siekamy czekoladę. I dodajemy do rondelka. Podgrzewamy, dokładnie mieszamy, żeby czekolada się rozpuściła i nie przywarła nam do dna, więc nie podgrzewamy na takim mocnym ogniu. I gotowe. Przelewamy, możemy też udekorować bitą śmietaną. Pamiętacie, że można zrobić bitą śmietanę z mleka kokosowego. Wystarczy schłodzić mleko kokosowe, zebrać gęstą warstwę z wierzchu. I następnie ubić jak każdą inną bitą śmietanę. Więc nie bójcie się eksperymentować, bo naprawdę warto, a taka śmietanka kokosowa naprawdę smakuje super. Kolejnym przepisem, który dla Was przygotowałam, jest czekolada na ostro z papryczką chili i cynamonem. Będziemy do tego potrzebować 150 g gorzkiej czekolady o zawartości kakao minimum 60%, jedną wysuszoną trochę w piekarniku, taką zapieczoną papryczkę chili. Możecie też użyć sproszkowanej, tylko z nią ostrożnie, bo one są z reguły ostrzejsze. Oraz 1 laskę cynamonu. To wszystko razem będziemy wkładać do 1,5 szklanki. Ja tutaj używam mleka kokosowego. Tak, proszę bardzo, takie ładne. Jeśli nie wiecie, jak zrobić mleko kokosowe, to jest kilka przepisów na mleka orzechowe na moim kanale. Tutaj podepnę Wam kartę do tego, żebyście mogli znaleźć. Oraz będziemy potrzebować 2 łyżki cukru kokosowego bądź miodu. 150 g gorzkiej czekolady, podgrzewamy mleko, następnie siekamy dokładnie czekoladę, aby łatwiej się rozpuściła. Następnie dodajemy do mleka, później wyciągamy chili i cynamon. Dokładnie mieszamy, rozprowadzamy czekoladę, żeby wszystkie składniki nam się dobrze połączyły. I gotowe. No i pijemy. No i słuchajcie, nasze czekolady, wszystkie 3 moje i 1 zwykłą kupowaną są już gotowe. Mogę teraz spróbować. Słuchajcie, to jest ta pierwsza gotowa. No, ona ma taki posmak lekko waniliowy, ale taki dosyć płaski smak, bo wiecie, już próbowałam te inne, więc mam do czego porównywać. Następnie mamy klasyczną wersję domowej gorącej czekolady.
I słuchajcie, ona ma taki bardzo fajny, kakaowy, czekoladowy smak. Smakuje jak bardzo fajna czekolada. Wydaje mi się, że wcale nie jest gorsza od tej kupowanej, a tutaj mamy po prostu naturalne wszystkie składniki, tak jak powinno być. Szybka i fajna opcja, wystarczy podgrzać mleko, dodać składniki i gotowe. Następnie gorąca czekolada z pomarańczą. Słuchajcie, ta wersja ze skórką pomarańczową jest moją ulubioną. Ta czekolada jest trochę bardziej gęsta, bardziej wyrazista. To zapewne dzięki temu, że dodaliśmy prawdziwej gorzkiej czekolady do tego. I skórka pomarańczowa, która daje niesamowity smak i podbija, podkreśla jeszcze bardziej smak czekolady. Więc to jest chyba mój numer jeden. I następnie ostatnia, tak zwana meksykańska czekolada z chili. I słuchajcie, wiecie co? To chili jest tu bardzo, bardzo delikatnie wyczuwalne. Czekolada jest jeszcze mocniejsza, co łatwo się domyślić, bo dodaliśmy jeszcze więcej czekolady. Też jest kremowa, niezwykle ciemna, zobaczcie. O, na tle mojej bluzy dobrze kontrastuje. Jest bardzo fajna, intensywna. Cynamon delikatnie czuć. Wydaje mi się, że mogłabym nawet dodać więcej tych sproszkowanych płatków chili i nic by się nie stało, bo ja raczej jestem zwolenniczką łagodnych smaków, więc skoro mnie to nie wypala, to myślę, że dla Was też będzie dosyć łagodne, aczkolwiek wyczuwalne. To też wyszło bardzo ciekawe i zobaczcie, tak naprawdę bardzo szybko możemy przygotować pyszne i zdrowe czekolady. Wiadomo, że kakao też jest zdrowe, też jest potrzebne, a czasami potrzebujemy czegoś takiego właśnie bardziej kalorycznego, taką mamy ochotę na coś słodkiego, więc bardzo fajnym sposobem jest zaspokojenie go właśnie w ten sposób. Bardzo Wam to polecam, mam nadzieję, że czekolady będą Wam smakować. Napiszcie, która Wam najbardziej odpowiada, którą lubicie oraz napiszcie, z czym najbardziej lubicie czekoladę na gorąco. To wszystko dla Was przygotowałam. Dzięki za Wasze komentarze, za wszystkie kciuki w górę, za udostępnianie i do następnego filmu. Cześć! Cześć! Zobaczymy, czy Cię w ogóle było widać tam. I zobaczymy. Jest słodkie. Takie dobre, no, ale zwykłe. A tobie jak smakuje? Słodkie, ale czuć, że niezdrowe. Jak to wyczuwasz? Niemożliwe. Za słodkie. Za słodkie? Normalne rzeczy nie są takie dobre. Tak.